Doczekaliśmy się Assassin's Creed Mirage na Steamie. Co prawda później niż wcześniej, ale wcześniej niż w ogóle. A dlaczego w ogóle jest to interesujący nas temat? Ano dlatego, że możemy sprawdzić, jakie aktualnie panują morale wśród fanów gier Ubisoftu i jak jest on odbierany przez graczy. No a premiera na Steamie jest dobrym momentem, żebyśmy to sprawdzili, z tego względu, że mamy dostęp do statystyk, do recenzji, a do tego możemy sprawdzić statystyki grywalności tej produkcji i czy w ogóle jeszcze jest nią ktoś zainteresowany. No a w tym momencie zapraszam Was na kilka przykładowych opinii, jakie znalazłem wśród recenzji na Steamie. Ubisoft musi czuć się komfortowo, nie będąc właścicielem Ubisoftu. Nawet gdyby tą grę wydał Tencent, nie kupiłbym jej. Pieprz się, Ubisoft. Ubisoft twierdzi, że nie jesteśmy właścicielami gier, więc nie dawajmy mu pieniędzy. Mech. Kropka. W tym momencie chciałbym Was zaprosić do poprzednich materiałów. Jeden z najnowszymi informacjami dotyczącymi Assassin's Creed Shadows, no a drugi o upadku Ubisoftu oraz decyzjach, które doprowadziły właśnie do tego kryzysu. A teraz lecimy z tematem. No i właśnie, wygląda na to, że gracze, lekko mówiąc, nie są zbytnio zadowoleni z Ubisoftu. Co prawda jest kilka też negatywnych opinii dotyczących samej gry Mirage, no a dodatkowo niektóre odnoszą się zupełnie do czegoś innego. Tak, wiem, przedstawiłem Wam tylko wybrane recenzje spośród 1100, które aktualnie znajdują się na Steamie, ale spokojnie, już spieszę, by przedstawić Wam szerszy obraz tej sytuacji. Tutaj pojawia się pytanie, czy gracze znaleźli sobie kozła ofiarnego, na którym się wyżywają ze względu na kontrowersje związane z Shadows, premierą Star Wars Outlaws, czy też ogólnie ujętymi problemami Ubisoftu. I teraz dokonując review bombingu, czyli bezpodstawnego wystawiania negatywnych komentarzy w celu manifestacji swojego protestu, czy może wręcz przeciwnie, opinie na Steamie są dobrze uargumentowane. Sprawdźmy to zatem. Ale jeszcze zanim przejdziemy do omawiania recenzji, które pojawiły się na Steamie oraz statystyk związanych z Assassin's Creed Mirage, może kilka słów, dlaczego gry Ubisoftu nie trafiały na Steam w momencie ich pierwotnej premiery. A stało się tak dlatego, że Ubisoft jakiś czas temu wycofał się z wydawania swoich gier na Steam, wróżąc, że ich launcher Uplay, czy też Ubisoft Connect aktualnie, wystarczy do promocji i sprzedaży ich gier. Jednak po chwilowej nieobecności gier na platformie Gabena okazało się, że ich platforma Ubisoft Connect nie jest na tyle mocna, by wszyscy gracze na nią zawitali w poszukiwaniu rozrywki, no i postanowiono wrócić na Steam. No ale tak nie do końca. A miało to miejsce pod koniec 2022 roku, jednak początkowo plan był taki, że gry nie będą dostępne równocześnie od dnia premiery na wszystkich platformach, gdyż Ubisoft wraz z Epic Game Store będzie miał pierwszeństwo ich sprzedaży, a dopiero rok później ukażą się one na Steam. Wiecie, tak żeby zmusić tego mniej cierpliwego gracza do zakupu gry na Epic Game Store czy też na Ubisoft Connect, no a to, że ma całą bibliotekę gier skolekcjonowaną na Steamie, no to już palicho, jego problem. Jednak w wyniku ostatnich kontrowersji związanych z Shadows, słabą sprzedażą Star Wars Outlaws oraz problemami z ogólną polityką wydawniczą i kreatywną firmy, Ubisoft postanowił szybko gasić pożar, naprawiając różne większe i mniejsze problemy, o których od lat mówią gracze. No i jednym z tych problemów było właśnie wycofanie się Ubisoftu ze Steam. A przynajmniej tak może się wydawać, bo prawda jest taka, że Ubisoft jest aktualnie w takim stanie, że tonący brzytwy się chwyta, a dla Ubisoftu tą przysłowiową brzytwą jest właśnie wspomniany powrót na Steam, który to aktualnie został ogłoszony i nastąpić ma wraz z Assassin's Creed Shadows, który to od dnia premiery będzie dostępny i na Steam, i na Ubisoft Connect. A tak mówiąc całkiem szczerze, to prawda wydaje się taka, że Ubisoft w dalszym ciągu nie słucha graczy, a jedynym powodem, dla którego wracają na Steam, jest chęć większej sprzedaży swoich przyszłych gier, no i większego zarobku. Dobra, ale jednak wróćmy do premiery Mirage na Steam i recenzji. Od premiery gry minęło dopiero kilka dni, bo miała ona miejsce 17 października, jednak to właśnie w tym wczesnym okresie, tuż po premierze, widać największy pik graczy, co świadczy o sprzedaży, ale i napisanych recenzjach przez graczy. Śledząc z dnia na dzień sytuację wokół premiery, widać, że nie zrobiła ona szału wśród graczy. W sumie niczego spektakularnego się raczej nie spodziewałem, bo Mirage ogólnie sprzedał się coś około 5 milionach sztuk, co jest powiedzmy ok, jak na tę grę, która początkowo miała być tylko dodatkiem do Valhalla. Bardziej się spodziewałem właśnie wspomnianego wcześniej review bombingu,
A to oczywiście ze względu na kontrowersje. W sumie to mało powiedziane. Raczej trzeba powiedzieć, że sporego kryzysu, który to może poważnie zachwiać Ubisoftem. Jeżeli jakimś cudem nie orientujecie się, skąd powstał cały kryzys w Ubisoftie, no to zapraszam Was do materiału tutaj podpiętego. Na pewno dowiecie się więcej informacji, no a my lecimy dalej z tematem. No a przy okazji, jeżeli materiał Wam się podoba i chcecie być na bieżąco, zostawcie oczywiście subskrypcję. Dzięki. Początkowo w ciągu pierwszych 2 dni widać było ewidentnie masę negatywnych recenzji, które to były wypisywane niemalże bez grania, a w dodatku znaczna część nie odnosiła się w ogóle do gry. Bo powiedzmy sobie szczerze, kto po rozegraniu kilkunastu, no może 30 minut, wydawałby mocny, zdecydowany osąd, mieszając grę z błotem. Szanujmy się. Nie twierdzę, że jest ona diamentem. Ba, sam gdybym miał ją oceniać, to dałbym jej 7 na 10, no może 6,5 na 10, bo jednak dialogi i ogólny zarys fabularny nie należy do najwyższych lotów. Ale nie byłbym w stanie tego stwierdzić po 30 minutach grania. Jeżeli chodzi o pozytywne recenzje, te również w pierwszym dniu się pojawiały i również po upłynięciu podobnego czasu. Jednak tutaj zachodzi znaczna różnica, jeżeli popatrzymy sobie na te recenzje kilka dni później. Przy niemalże wszystkich tych pozytywnych widać, że osoby te grały dalej w tą grę, a nie kupiły jej tylko by zostawić pozytywną opinię. Jednak gdzieś z tyłu głowy nasuwa się na myśl, że były to osoby, które są na pewno fanami serii lub chociaż chcą przeciwdziałać hejtowi Ubisoftu, no bo kto po tak krótkim czasie w ogóle przystępuje do pisania recenzji. Natomiast jeżeli chodzi o negatywne opinie, jest to proporcjonalnie odwrotnie i mało kto wrócił do dalszego ogrywania, nie mówiąc już o ewentualnej refleksji. W tym momencie mimo wszystko i zapowiedzi, że będzie odbiór dość średni, ostatecznie w pierwszy dzień i w drugi bodajże skończył z pozytywną opinią, tą ogólną na temat gry na Steamie. Tutaj tylko zaznaczę, że jeżeli chodzi o te wszystkie dane i te recenzje, kiedy zostały napisane i tego typu statystyki, to wszystko możecie sprawdzić sobie na Steamie, ewentualnie na Steam Database, na takiej stronie, która zbiera te wszystkie statystyki. I to stąd właśnie pochodzą te wszystkie dane. Z kolei dzisiaj, to jest 22 października, wejdziemy sobie na recenzję i ustawimy, by pokazywało nam tylko te, które były napisane przez graczy, którzy nie spędzili w grze więcej niż 3 godzin, to okaże się, że jest to aż niemalże 50% ze wszystkich recenzji, a opinia Mirage dla takiej konfiguracji jest mieszana, na poziomie 63% pozytywnych recenzji. Tak więc nie ma szału. Wydaje mi się, że oddaje to w miarę stan gry, w jakim znajduje się Mirage i jaką ogólnie grą jest, lecz jeżeli weźmiemy pod uwagę, że te recenzje były pisane po tak krótkim czasie, no to i w dodatku część z nich, i to znaczna, jest właśnie ubliżaniem Ubisoftowi, a nie odnoszącej się krytycznie do gry, no to już nie jest tak kolorowo. Oczywistym jest również, że wpływ na tą statystykę może mieć polityka Steama, która przewiduje możliwość zwrotu gry w ciągu 48 godzin od zakupu, w której to nie spędziło się więcej niż 2 godzin. W tym przypadku, szybko kalkulując, co 7 osoba pisząca negatywną recenzję zwracała grę, co w sumie dałoby około 48 osób łącznie, co nie jest dużą liczbą. Co śmieszniejsze, znalazły się również i osoby, które pisząc pozytywną recenzję zwracały grę. Na szczęście, prawdę mówiąc, znalazłem 3 takie opinie. Na szczęście. Powiem wam, że pierwszy raz analizuję tego typu rzeczy i no ciekawe rzeczy można naprawdę znaleźć w tych różnych statystykach i tych recenzjach. Podsumowując ten segment, według mnie ewidentnie widać tutaj review bombing. Może nie jest on jakiś olbrzymi, ale widać ewidentnie opinie, które odnoszą się do samego Ubisoftu i tego kryzysu i ich poczynań, a nie odnoszą się krytycznie do gry. Aktualnie opinie są zbalansowane i widać w nich echo kryzysu i widmo podziału bądź też upadku Ubisoftu, no a w dodatku cień niepewnych dni, przez które aktualnie przechodzi Ubisoft. Z kolei jeżeli chodzi o sprzedaż, to tutaj w dniu premiery na Steamie był Mirage na 3 miejscu w bestsellerach, co wydawałoby się znacznym osiągnięciem. Gdy z kolei popatrzymy na aktywnych graczy, to maksymalny pik wynosił około 7800 graczy i miał miejsce 20 października, co nie jest ani małą, ani dużą liczbą. Tutaj możemy to dwojako interpretować. Z jednej strony mamy potężną markę, która kręciła niesamowite liczby przy poprzednich produkcjach i raczej powinniśmy spodziewać się czegoś większego. Z drugiej strony jest już rok od głównej premiery, więc patrząc na wyniki około 8000,
wydaje się być ok. W sumie mamy tutaj i trzecią stronę, z tego względu, że początkowo Mirage miał być tylko dodatkiem, a ten fakt, biorąc pod uwagę te różne statystyki, zmieniałby wszystko, natomiast ostatecznie skończył jako produkcja dla OG fanów serii Assassin's Creed, co jednak skłania nas do tego, żebyśmy potraktowali ją jako pełnoprawną część serii. Pytanie tylko, ilu graczy byłoby skłonnych zapłacić 100% ceny na dzień premiery Assassin's Creed Mirage na Steamie? Z tego względu, że od dnia premiery widnieje przecena w wysokości 50%, co daje nam coś około stówki za Assassin's Creed Mirage. Czy te liczby byłyby o wiele niższe? No tutaj możemy się tylko domyślać. Zresztą sam fakt tego, że od daty premiery minął tylko rok, a gra jest przeceniana już o 50%, no to jednak coś o tym świadczy, jaka to jest gra. Duże produkcje jak Valhalla czy Odyssey nie mogłyby sobie pozwolić na taką obniżkę rok po premierze. No i moi drodzy, tak by się to przedstawiało. Mimo wielkiego kryzysu, przez który przechodzi Ubisoft, uznałbym, że tak dosyć średnio odbija się to w opiniach pod Mirage. Co może mieć swoje plusy, ale i minusy. Patrząc na to, jak w mediach był to klikalny temat, aż dziwne, że tak słabo ci wszyscy krzykacze to manifestują. Mimo tego, że raczej trzymam kciuki za Ubisoft i za to, że jakoś wyjdą z kryzysu, liczę, że przez tą sytuację wyciągną wnioski i wrócą na dobre tory. Poświęcą więcej czasu na dopracowanie ścieżki kreatywnej i stworzą lepsze i bardziej wiarygodne relacje między bohaterami, ale i bardziej żywy, imersyjny świat. Dajcie koniecznie znać, czy kupiliście Assassin's Creed Mirage teraz na tą premierę, na Steamie. No i ogólnie, co sądzicie na ten temat? Czy te statystyki i te opinie, te recenzje mogą świadczyć o tym, że był tutaj stosowany review bombing, czy raczej jest tego za mało i ta opinia jest zbyt dobra na temat gry? A może uważacie, że wręcz przeciwnie, dokonał się review bombing, ale taki pozytywny? I gracze próbują ratować opinię Ubisoftu, jak i samej gry Assassin's Creed Mirage. Zapraszam was w tym momencie jeszcze do moich poprzednich materiałów. Ostatni jest o najnowszych informacjach na temat Assassin's Creed Shadows z materiału tak zwanego Dev Diary części drugiej, który to Ubisoft ostatecznie wycofał i on się nie pojawił, ale w internecie nic nie ginie. No i był leak tego materiału, dlatego też go sobie tam omówiłem. No i również do materiału o upadku Ubisoftu, czyli decyzje, jakie spowodowały, że Ubisoft aktualnie znajduje się w tak pogrążającym go kryzysie. No a w tym momencie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, dziękuję wspierającym, wszystkim oglądającym i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć, cześć, cześć. Wędrowałem po pustyni, zobaczyłem dobrą grę Ubisoftu, podszedłem bliżej i okazało się, że to Mirage.